Epidemia koronawirusa negatywnie wpływa na gospodarkę całego świata. Polski rząd pracuje nad pakietem pomocowym dla przedsiębiorców. Z kolei Rada Polityki Pieniężnej obniżyła dziś stopy procentowe, pierwszy raz od pięciu lat. Gospodarcze skutki epidemii koronawirusa odczuwają przedsiębiorcy na całym świecie. W ubiegłym miesiącu Chiny odnotowały rekordowy, ponad 13-procentowy spadek w produkcji przemysłowej. Wybuch miał wpływ na rozwój gospodarczy w pierwszych dwóch miesiącach, ale z kompleksowej perspektywy jego wpływ jest krótkotrwały, zewnętrzny i możliwy do opanowania. Straty notuje m.in. przemysł turystyczny we wszystkich zakątkach świata. Widać, że plaża jest bardzo pusta, ludzie boją się wyjść na zewnątrz. W bardzo trudnej sytuacji są linie lotnicze. Skandynawski Sas tymczasowo zwolnił 10 tysięcy pracowników. Straty ponoszą zamknięte bary i restauracje. To jest koszty nie tylko personalne, ale jak również dostaw, które już są składowane w restauracjach w barach. W hotelach niezbędnych do funkcjonowania, bo nikt nie kupuje na tydzień, tylko kupuje, jeżeli to jest możliwe, z miesięcznym, z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Produkcję w europejskich fabrykach zawiesiła większość koncernów samochodowych. Walkę z negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa zapowiadają rządy kolejnych państw. Nowa Zelandia na ten cel przeznaczy ponad 7 miliardów dolarów. To jednak nie zatrzyma spowolnienia, zaznacza minister finansów Nowej Zelandii. Będziemy świadkami utraty pracy przez wielu Nowozelandczyków. Niektóre firmy upadną. Francja na walkę ze skutkami gospodarczymi koronawirusa chce przeznaczyć 45 miliardów euro. Nad pakietem pomocowym dla polskiej gospodarki oraz przedsiębiorców pracuje rząd i prezydent. Kwestie związane z pakietem pomocowym dla przedsiębiorców, dla pracowników i generalnie dla gospodarki. Pakietem, który w konsultacji ze mną został przygotowany. Przez, przez Radę Ministrów. Chodzi o to, aby małe i średnie firmy miały dostęp do kredytowania, aby mogły przesunąć składki na ubezpieczenia społeczne, aby mogły korzystać z tak zwanego postojowego. Zachowania maksymalnej płynności, czyli zachowania, że tak powiem, funkcjonowania przedsiębiorstw, co dzisiaj ma niezwykłe znaczenie, dlatego że utrata płynności, jakby można powiedzieć, pewna dysfunkcja działania przedsiębiorstw, prowadziłaby w efekcie do utraty dochodów gospodarstw domowych. Podkreśla profesor Zbigniew Krysiak. W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda uzgodnił z bankowcami możliwość zawieszenia na trzy miesiące spłaty rad kredytów. Na wakacje kredytowe właściwie może liczyć każdy klient, który bezpośrednio lub Pośrednio, ale wyraźnie dotknięty jest skutkami epidemii koronawirusa. Mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Klient musi jednak złożyć w banku specjalne oświadczenie, najlepiej drogą elektroniczną. Banki robią to dobrowolnie, nie nałożono na nie obowiązku, podkreśla ekonomista Konrad Gadomski. Wiemy, że już są banki, które, które taki gest dla swoich klientów uczyniły. Jest to możliwe również dzięki temu, że mieliśmy za sobą kilka bardzo dobrych lat. I dla gospodarki, i dla sektora bankowego. Odpowiedzią na kryzys są też decyzje o obniżeniu stóp procentowych. Zrobił to już Fed w Stanach Zjednoczonych, dziś taką decyzję podjęła również Rada Polityki Pieniężnej pierwszy raz od pięciu lat. Referencyjna stopa procentowa została obniżona o pół punktu do 1% w skali roku. Według ekonomisty Marka Zubera to zbyt szybka decyzja. Mamy wzrost inflacji i nie jest pewne, nawet biorąc pod uwagę yy, hamowanie gospodarki związane z koronawirusem i spadek cen ropy, czy tego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach także nie będziemy obserwowali. Jednak według Narodowego Banku Polskiego rośnie prawdopodobieństwo, że inflacja spadnie i osiągnie poziom poniżej 2,5%. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej no jest odpowiedzią. Widzialna jest właśnie ważna w tym momencie. Narodowy Bank Polski prowadzi też działania, które mają utrzymać płynność banków komercyjnych, skupując m.in. obligacje skarbowe z rynku wtórnego.